No dobrze, to takie, taka zapowiedź bardzo dużo, taki ciężar na mnie stawia. Witam Was bardzo serdecznie, wcale nie wiem, czy najpopularniej absolutnie nie, może taki, który jest najbardziej facebookowo-internetowy, ale czy jest najlepszy, to absolutnie nie. Bardzo wiele się uczę od innych, przed chwilą oglądałem, bo miałem czasu, końcówkę pasjonującego wykładu na temat doświadczeń i świetnie, bardzo się z tym zgadzam. Ja mam takie trochę inne zboczenie na temat trochę technologii i staram się poszukać połączenia technologii z moją pracą codzienną jako chemika i myślę, że to jest świetny sposób, po chemicy są nauczeni eksperymentowania i, wiecie, ta, ta, ta wizja tego, że musimy eksperymentować, powinniśmy eksperymentować, pozwala mi na to, że jestem mm, bardziej pewien, że mogę popełnić błąd. Bo, wiecie, eksperyment różni się od doświadczenia. Kiedyś to mi tak bardzo mocno stało w głowie, ktoś mi, zna, jakiś znajomy, mi powiedział, że doświadczenie to jest powielanie pewnych już znanych kroków, ale cała cudowna rzecz dotyczy eksperymentowania i wtedy, kiedy ty, to, 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 to ty wymyślasz swoją drogę, dając sobie szansę na to, że możesz się pomylić. I to eksperymentowanie jest dla mnie też źródłem pewnego rodzaju kreatywnego podejścia do przedmiotów, y, szczególnie tych, które uczę. No i pewnie gdzieś po drodze wyszło połączenie mojej pasji do filmu i fotografii plus y, do chemii i wyszedł motyw nagrania całej podstawy programowej do byłego gimnazjum, ale ono się w zasadzie pokrywa ze szkołą podstawową. No i tak wyszedł projekt Pan Be. I, I on ma chyba ponad teraz nie chcę was skłamać, ale 20 milionów wyświetleń filmików na YouTubie, tych moich, plus ostatnio na webinarach jest bardzo dużo nauczycieli, gdzie dzielimy się tą wiedzą technologiczną, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ogromne wyzwanie, przed jakim teraz stanęliśmy. I jeszcze jakiś czas temu, kiedy były normalne lekcje w klasie i była tablica. Nie musieliśmy zmienić swojej perspektywy myślenia o lekcjach, tak bardzo jak to jest teraz, i nikt nas do tego tak naprawdę nie przystosowywał. Byli pewnie maniacy, którzy coś tam sobie dubali, ale na większą skalę nie było to potrzebne, więc w szkole to nawet kiepsko funkcjonowało, bo w mojej szkole powiem wam szczerze, mam wprowadzony pakiet Office 365, o którym będę dzisiaj mówił, bo dla mnie to jest narzędzie, na którym ja pracuję. Pewnie podobnie można pracować na Google G Suite, ale chcę Wam opowiedzieć o pracy zdalnej. Zarówno dla przyrodnika, ale też dla wielu innych nauczycieli. Oczywiście będą inspiracje dla przyrodników, bo taki był też nasz temat tego naszego dzisiejszego spotkania. Ale zanim zaczniemy, to chcę Wam powiedzieć o filozofii pracy zdalnej. Bo każdy z nas jakoś sobie lepiej lub gorzej musi teraz w tej sytuacji radzić. Ja bardzo rekomenduję, żebyście na jakimkolwiek etapie w szkole jesteście, Mogę napisać na czacie, czy macie Office 365, czy może G Suite, a czy może pracujecie na zupełnie innych platformach, albo najgorzej bez platformy. Dlaczego? Bo praca zdalna, ma, moim zdaniem, ma sens wtedy, kiedy mamy jedną platformę, którą sobie wybraliśmy i wtedy wszyscy nauczycieli, uczniowie wiedzą, gdzie mają się logować, gdzie mają wykonywać zadania, i to wszystko jest zebrane. E, nigdy nie jest za późno, żeby sobie takie platformy założyć. I przyszedłem Wam o tym też powiedzieć, że zarówno G Suite, zarówno Office. 365, jest darmowy dla szkół, więc spokojnie można sobie e, poczytać, jak takie coś założyć. A dzisiaj Wam pokażę, jak na tym pracować, a sami podejmiecie decyzję, czy takie rozwiązanie byłoby dla Was ciekawe, e, bo pokażę Wam sztuczki, które wypracowałem sobie przez wiele lat, będąc, będąc ekspertem Microsoftu. E, gdzieś tam to narzędzie poznałem dosyć dobrze i, i bardzo się cieszę, wbrew pozorom, że. E, Nastał taki czas, który powoduje, że jest szansa na to, że większa ilość nauczycieli zrozumie potęgę nauczania zdalnego jako uzupełnienie nauczania klasycznego, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji odciętej pępowiny, czyli tylko nauczanie zdalne. To nie jest idealny system, ale ja myślę o nauczaniu zdalnym jako dodatku do nauczania klasycznego i to się świetnie sprawdzi, jestem przekonany i myślę, że to jest taki impuls sytuacji, w której teraz jesteśmy. Także jeżeli to postaramy sobie, jeżeli postaramy. Staramy się e, to ogarnąć. Widzicie tutaj, że uwspólnione platformy są super ważne. Dokładnie, bo ja od początku naszej, na naszego zamknięcia szkół e, zacząłem robić tutaj webinary u mnie na Paną Welszę na, na, na Facebooku, więc polecam. Dzisiaj jest kolejny, w ogóle wieczorem, także polecam Wam serdecznie, możecie wpaść na... Dzisiaj akurat na temat G Suite'a, z Maciejem Danielukiem prowadzę e, i jakby chcę przekazać tą wiedzę, jak sobie w tym systemie radzić, Bo nikt z nas systemowo nie myślał. Zawsze porównuję jedną rzecz. Zanim przejdę do, do konkretu, bo wszyscy oczekujecie cię te konkretne i bardzo dobrze. Wyobraźcie sobie sytuację w waszej szkole, jest wybór co do tego, na jakim dzienniku elektronicznym pracujecie. 15 osób wybrało Librusa, 10 wulkana, a jeszcze pozostałe. Pięć zostało na papierowym, bo tak było im najlepiej. I teraz szkoła, która funkcjonuje na takich różnych trzech systemach, potem na koniec roku musi je wszystkie podsumować, podomykać i wystawić świadectwa. Dobrze wiecie, że to się po prostu nie ma szans, żeby się spięło. I trochę tak jest teraz z tym zdalnym nauczaniem. Ktoś sobie poszedł do Discorda. Ktoś poszedł w Zooma, ktoś poszedł w Officea, ktoś w G Suite, a, ktoś w live webinar. Wiecie, tych opcji naprawdę pojawiło się dużo, ale z perspektywy ucznia, on ma zapamiętać, że aha, matematykę mam na Facebooku na Messengerze, e, historię mam wysyłać na maila, bo pan założył specjalnie nowego maila, a biologia to w ogóle jest przez live y na Zoomie. Ja bym, gdybym był po stronie rodzica i ucznia, to ja bym miał już dość, bo miałbym chyba taką wielką kartkę na lodówce, w której miałbym wypisać w ogóle co, gdzie i bym się z tym wszystko gubił. Tak więc to jest masakra. No dobra. O, tutaj widzę, że Aneta ma w jednej szkole a w drugiej G Suite, a w trzeciej Click Meeting. No to powiem Ci, Aneto, że po prostu wymiatasz w takim razie w tych wszystkich. I z trzech platformach. Brawo, brawo. Eee, tak, także Wam się podoba. Eee, gdzie znajdziecie? Eee, słuchajcie, szkolenie na, na Facebooku. Jak sobie poszukacie Facebooka, pan Belfer, to tam znajdziecie szkolenie dzisiaj o 21.00. To, to tak naprawdę. No dobra, to idziemy w takim razie z tematem dosyć mojego gadania, że nie po to, tutaj przyszliście, żeby Was zagadywał trochę e, gościu e, w żółtej koszulce, tylko żeby pokazał, jak pracujemy. Więc jeżeli wszystko się uda, to ja teraz odpalę. Słuchajcie, udostępnię Wam mój ekran. Otwórz przeglądarce. Wybierz wersję aplikacji do spodzielenia ekranu, w przeglądarce. Dobra, takie klikniemy. I tu mamy ekran pierwszy, udostępnij. Jeżeli dobrze pójdzie, podczas spodzielenia wczyszczony jest on Twój. Dobrze. Jeżeli się wszystko zgadza, to napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie mój ekran. Czy widzicie mój panel w Office 365, na którym jestem zalogowany. Pokażę Wam właśnie metody. Nie, 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 tak, 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 ok, coś się odświeża, nie, 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 wczytuje się biało, nie, nie, na razie nie. Tak, nie, nie widzę jeszcze, tak, ok, czyli zaczyna się, wczytał się prawdopodobnie, coś się kręci. No click Meeting, słuchajcie, no teraz są takie duże opory w internetach, więc wiecie, coś jest szybciej, coś jest wolniej, więc tak to wygląda, czyta, na razie nie. Dobra, ale super, cieszę się, że jest interakcja z wami, także bardzo fajnie jest, dobra, bosko. Ehm... Pracujemy zdalnie do końca roku szkolnego. No i dobrze. Znaczy, powiem Wam szczerze, i dobrze. Taka jest prawda. Wiecie dobrze, podskórnie to przeczuwaliśmy. Także wracamy. Jak dobrze pójdzie we wrześniu, to jest duży czas na. To jest dużo czasu na to, żeby się ogarnąć i o, o, przygotować. Dobrze, wracamy. To, co tutaj widzicie, mówię o wszystkich tych, którzy planują wdrożenie lub pracują na oficie 365. Ja akurat to narzędzie polecam. Bo je znam, to proste. I mówimy o pracy w chmurze, a to jest chmura, w związku z tym pokażę Wam kilka trików, żebyście zobaczyli, i mało tego będziecie też częścią tego, tej mojej dzisiejszej prezentacji. Więc na czacie będę z Wami tutaj, wysyłał Wam pewne informacje, pomożecie mi pewne rzeczy rozwiązać. Tak samo jakbym pracował z moimi uczniami, to jest bardzo ważne, żebyście też zrozumieli o co chodzi w tej pracy zdalnej. Cały czas można przystąpić do Office ofice, zawsze za darmo ten pakiet A1, więc nawet jeżeli macie cały czas rozsypany system zdalnego nauczania, polecam Wam, żebyście odezwali się do swojego dyrektora, powiedzieli mu, że w ogóle coś takiego jest, bo Mamy duży problem z tym, że nasza, nasi dyrektorzy często też nawet nie wiedzą, że są takie, a nie inne opcje. I e, to jest bezkosztowe. I zawsze było i zawsze będzie. E, także tutaj w tej wersji. Zalogujecie się. To znaczy, e, wasz administrator szkolny, bo na czym to polega? Trzeba założyć sobie konto, wpisać wszystkich nauczycieli, uczniów, to jest trochę robotę na początku, a potem już wy jesteście tymi, którzy się logują. Ja się zalogowałem, mam swoje konto, więc jestem zalogowany w moim Office 365. Te kafelki, te aplikacje. W wersji bezpłatnej, od razu Wam powiem, nie możecie sobie zainstalować klasycznych Wordów i PowerPointów, które znacie. Ale. To nic złego, bo mamy wszystko w wersji przeglądarkowej. Te kafelki normalnie działają, otwierają wam się w przeglądarce. Ja dla dzisiaj, na dzisiaj dla was przygotowałem pewne rzeczy, bo czas nas nagli, więc nie będzie tutaj bardzo dużo, ale będą fajne rzeczy. Tak, tak, tak sobie założyłem. Czym jest OneDrive? To jest ta cała nasza magiczna chmura. Jeżeli macie podłączonego Office 365, wszystkie pliki macie w tym miejscu. Kliknę sobie w OneDrive'a i pokażę wam jedną ciekawostkę. To sobie zamkniemy. To jest mój wirtualny dysk, znaczy wirtualny, w sensie dysk w chmurze. Mówimy teraz o przyrodzie w chmurze, czyli wszystko, co tutaj trzymam, mogę sobie tutaj wrzucać. Na przykład mam projekty szkolne, folder, to jest tak, jakbyście widzieli swój komputer ze stwardym dyskiem, ale nie u siebie, tylko gdzieś tam w chmurze, w sensie gdziekolwiek... Gdzie macie internet? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, co to jest ta praca w chmurze. Już nie na moim komputerze, na moim pendrawie, na mojej płycie, który on zapomniałem, wyprałem i tak dalej, tylko gdzieś, gdzie mam internet, mogę się zalogować na swoje konto, pobrać wszystkie pliki, udostępniać pliki w sali numer 20. Ja miałem taki problem. Nie wiem, czy wy. Miałem trzy czwarte lekcji, jak pracowałem w gimnazjum. W jednej sali chemicznej. 21. Super. Moja ukochana sala, dopieszczony komputerek, wszystko na komputerze, ale trzy lekcje w Matematycznej 19. No to była dla mnie, to był koszmar. Zawsze coś nie działało na tym komputerze, zawsze czegoś nie było na tym komputerze, nie było moich aplikacji, nie było moich rzeczy. To był kosmos, nie? W związku z tym teraz, dzięki temu, że ja pracuję w chmurze, to gdziekolwiek pójdę, wystarczy, że znam swój login i hasło, i loguję się i mam dostęp do wszystkich swoich plików, tak jakbym był na komputerze. Eee, dobra. Teraz słuchajcie, no wiem, praca w chmurze jest świetna, ja też jestem fascynatem i tak sobie myślę, że to dużo się zmieni. Teraz zobaczcie, ja mam tutaj swoje foldery i na przykład wchodzę sobie w projekty szkolne. Tak, bo jest projekt szkolny ekologia. To jest specjalnie wersja demo, to jest nauczyciel demo za, założony pod takie szkolenia i, i warsztaty, więc tutaj nie znajdziecie plików, które, na których pracuję z uczniami. E, I mam na przykład obrazy udostępnione. Co jest ciekawe, zobaczcie, ja sobie zrobiłem w ten sposób, że jeżeli prowadzę jakiś projekt, to wrzucam sobie różne zdjęcia, które chcę, żeby, z których chcę, żeby moi uczniowie korzystali od razu w chmurę i wtedy wiem, że do nich mam zawsze dostęp. Gdziekolwiek będę chciał je w, wykorzystać, to mogę je zawsze wstawić. No i teraz zobaczcie, wchodzę sobie w ten projekt ekologia i na przykład chciałbym, żebyśmy sobie tutaj zrobili jakiś wspólny plik razem z wami. Czyli ma, klikam sobie, nowy, mogę wstawić nowy folder, ale mogę zrobić już nową prezentację i tak dalej. Mogę też przekazać coś z mojego komputera. Wtedy będzie w chmurze, dostępne wszędzie. Ale ja sobie robię teraz nowy i robię nową prezentację. Pokażę Wam, jak bardzo mocno zmienił się też PowerPoint, bo większość z nas korzysta. 2007, wiecie tego najbardziej znanego tej znanej wersji Office 2007. Chciałbym wam przypomnieć, że to było 13 lat temu. Przez 13 lat temu takie programy też się zmieniły. Bardzo mocno im plus. Pokażę wam, za co uwielbiam aktualnie PowerPointa i dlaczego bardzo mocno do niego wróciłem. Ponieważ zwróćcie uwagę, że on ma pierwszą rzecz, którą uwielbiam, on ma tak zwanego projektanta. Pamiętacie, te stare motywy, takie nudne w ogóle, nic się nie działo. To są te motywy. Patrzcie, w projektowaniu to są te motywy, nie takie o, tu zero, zero życia w tych motywach jest, nie? Ale teraz, ponieważ jest projektant, to on nam wymyśla coś, co my byśmy chcieli. Teraz uwaga, Coś, za co bardzo lubię. PowerPoint o wersji bezpłatnej. Uwaga, jesteście bezpłatnie, nic nie jest zainstalowane. W przeglądarce odpaliłem sobie PowerPointa, zrobiłem nową prezentację, nazwę sobie ją Ekologia. Ekologia. I teraz tak, to już się zapisało w chmurze. Tak, To jest ta zmiana filozofii pracy, że to nie jest tak, że zapisuje się na moim komputerze, nie muszę szukać nigdzie plik, zapisz, bo to już każda, każda zmiana jest zapisywana w chmurze. Zobaczcie, że ja sobie wrócę do mojego folderu Ekologia. I zobaczcie, pojawiła się prezentacja. Jak teraz sobie odświeżę to, to zobaczcie, ta prezentacja już nazywa się ekologia. I nic nie klikam, to się zmienia na bieżąco. Ok, dobra, robię sobie tutaj i teraz mamy to. Robię sobie wstawianie i wiem, że chcę wstawić sobie jakiś obraz ładny startowy, tak? Szukam obrazy i coś, co jest nowością ostatnio. Znaczy mogę zrobić to urządzenie, mogę zrobić OneDrive, mam banką obrazu. uwielbiam to. Ja wam tylko pokażę to. Dlaczego warto pracować w chmurze? Wszystkie pliki, które używam do pracy z uczniami, czy karty pracy, czy zdjęcia, czy podsumowanie projektu, czy nawet filmy z doświadczeń, zawsze trzymam na dysku w chmurze szkolnej, bo mam do nich dostęp wszędzie. Mogę je udostępnić w każdej mojej aplikacji, teście, cokolwiek bym nie chciał, żeby było zrobione. Odparam sobie OneDrive'a, czyli ten mój wirtualny dysk w chmurze i zobaczcie, że mam dostęp do tych wszystkich folderów. Pamiętacie, projekty szkolne, ekologia, obrazy. I tutaj mam te obrazki. Ja teraz sobie wybieram jakiś, bo mogę sobie zmienić widok. Patrzcie, tutaj mogę sobie zrobić kafelki, i w ten sposób wiem, co to są za obrazki. Mówię, o, fajne, niech to będzie na przykład. Um, co tu, o, to jest ładne taki. I stwierdzam, że ten chcę, żeby był na okładkę. Robię otwór. Tada, zobacz, nic nie rozciągam, a pre, projektant na bieżąco wymyśla, jakby to mogło wyglądać. Jeżeli stwierdzam, że potrzebuję więcej inspiracji, klikam sobie czerwony guzik na dole. Ale ja na przykład lubię, powiem Wam szczerze, na przykład taki, taki ten szablon. Kliknąłem sobie w niego. Jednym nie naniosła mi się piękna grafika, ładnie to wygląda. Czuję się jak artysta. Ale teraz tutaj mogę wpisać projekt ekologiczny. Projekt ekologiczny, cykl ekologiczny. Jest, dobra. A tu mogę wpisać na przykład praca grupowa. I teraz obcowam, wam, jak, jak, jak ja pracuję, słuchajcie. Jest tak, że um, no i on, zobaczcie, cały czas projektant mi podpowiada, a może byś chciał zmienić coś innego, jak już tak wpisałeś te tytuły, to może być ci jakiś inny obrazek bardziej Ci podoba. Pod ja nie będę teraz zmieniał. Niech to sobie zostanie tak, jak teraz jest. Ale zobaczcie, on cały czas na bieżąco mi coś podpowiada. I teraz tak. Jak ja pracuję? Jeżeli mamy do wykonania prezentację, jest praca w grupie i podsumowaniem tej pracy w grupie w sali, jest na przykład prezentacja. To ja wyświetlam taki slajd, tutaj widzicie i mówię im, że słuchajcie, to jest slajd, na drugim slajdzie piszę instrukcję, Na przykład, tak, piszemy sobie nowy slajd, piszemy sobie z tekstem. Tu może być sobie o, tu może być obraz z podpisem. Zawsze lubię obrazki, bo to wiecie jest tutaj y, trochę interakcji. Zobaczcie, tu mogę sobie zastosować znowu jakiś szablon. Stwierdzam, że ten szablon jest OK. Wymyślam sobie i to, wpisuję tekst, tak? to może wpisać sobie instrukcja. I to sobie wpisujemy tam w punktach. Pierwsze, punkt drugi, coś co mają zrobić. I zaznaczam, że uwaga, dzielę teraz na cztery grupy, i te cztery grupy mają przygotować kolejne slajdy, czyli grupa pierwsza przygotuje trzeci slajd, grupa czwarta, czwarte i tak dalej, po kolejnie. E, tak, już wam pokażę. Wszystko, co robicie teraz, może, bo pada pytanie, czy można pobrać. Znowu chwila przerwy. Tak, klikacie plik, klikacie, pobierz jako i możecie pobrać sobie jako PDF, pobrać kopię, nie ma żadnego problemu, wszystko możecie to zrobić. I teraz ważna rzecz, pokażę wam największą magię. Przed chwilą wam powiedziałem, że robię jedną prezentację i mówię moim uczniom, słuchajcie, jak podsumuję. Przemówienie tej prezentacji, chciałbym, żebyśmy stworzyli ją wspólnie. Wiecie, co macie zrobić: każda z grup dostała odpowiedni slajd, macie wypracować teraz materiał i macie go zastosować. Jeżeli zgłaszają, że potrzebują dwa slajdy, okej, okay, to będą mieli drugi slajd żeby sobie nie mieszali. Rzucąc to na rzutnik, mówię teraz takiej klasycznej sali lekcyjnej, oni mają na telefonach dokładnie zainstalowanego też PowerPointa, zalogowani są swoim kątem Office 365 i teraz uwaga, dzieje się magia. Eee... Tu jest guzik najważniejszy w chmurze, mój ulubiony, udostępnij. Teraz klikam sobie ten guzik udostępnij, dotyczy to wszystkich plików Worda, PowerPointa, no wielu różnych rzeczy, które są zawieszone w chmurze i można na nich pracować wspólnie. Pokażę Wam teraz filozofię tej pracy wspólnej. Jeżeli jestem teraz online, czyli z daleka są moi uczniowie i proszę ich o to, żeby coś zrobili, to równie dobrze mogę im coś udostępnić, wysłać jako wiadomość przez dziennik elektroniczny i mają dokładnie to samo polecenie. Teraz ważna rzecz jest taka, nie muszą być w sali, nie muszą mieć rzutnika tak wyświetlonego, po prostu pracują. I teraz zobaczcie, co tu jest napisane: że każda osoba dysponująca linkiem może edytować. Jak sobie w to kliknę to teraz mam tak, każda osoba z linkiem, albo osoby w mojej organizacji, czyli jeżeli ja robię coś z uczniami, albo z moimi nauczycielami, przecież dobrze wiecie, że bardzo często mamy wiele dokumentów do wypisania i znacie klasyczną sytuację, kiedy musicie usiąść o 17, po radzie pedagogicznej, albo przed radą pedagogiczną i zrobić przez pół godziny jakiś tam nowy projekt, podsumować, czy cokolwiek innego. To jest i fajne, ale przecież dobrze dobrze można było te wszystkie IPT-y i te wszystkie inne cuda, dokumenty pod, yy, wypełniać w chmurze, znaczy stworzyć sobie dokument, udostępnić go koleżance i wypełnić każda swoje tam Każda swoją działkę, w ten sposób generuje nam jeden wspólny dokument, który. Zapisujemy jako PDF, zanosimy do sekretariatu, bach, jest zrobione. Nie? Także ja myślę o tej perspektywie takiej współpracy bardzo onlineowej, tak jak się pracuje w XXI wieku, takim prawdziwym XXI wieku, a nie, że tam starym XXI wieku. Nie? Bo mówi się, że nasza szkoła jest w XXI wieku, ale ona, no mam wrażenie, że on dopiero do niego teraz właśnie wchodzi przez pandemię. Nie? Do tej pory to tak właśnie Roman Lorenz opowiadał, że tak ten, nie wiem, to już dwa miesiące minęły tak, do tego zamknięcia, bo już nawet nie liczę, że to było tak, że w ciągu jednej środy kazali nam się przesiąść z wozu strażackiego drabiniastego, konnego, na rakietę kosmiczną, nie dając instrukcji obsługi i operując nią zdalnie. To jest mniej więcej ten sam etap, słuchajcie, teraz przemiany w naszych głowach i tak dalej, w związku z tym, o, już ponad dwa, dokładnie, w związku z tym też trzeba sobie tą głowę przepracować na nowo. Dobra, jeżeli ja pracuję z moimi nauczycielami, uczniami, to zawsze pracuję na zalogowanych osobach, wtedy żebym wiedział, że ktoś coś zmienia i dalej, ale ponieważ wy nie jesteście w mojej organizacji, w mojej szkole, no to... Ta opcja nie będzie działała, więc ja biorę sobie osoba z linkiem. Teraz mam zaznaczone, zezwalaj na edytowanie, czyli każda osoba, która dostanie ten link, będzie mogła edytować. Jeżeli to odhaczę, to znaczy, że każda osoba, która dostanie ten link, nie będzie mogła tego edytować, będzie mogła to tylko zobaczyć. Mogę ustawić, kiedy wygaśnie ten link, czyli że tylko tydzień jest na zrobienie tego zadania. Mogę ustawić hasło, mogę zablokować pobieranie. Teraz zrobię sobie zastosuj. Odhaczyłem tutaj to, robię zastosuj i teraz tak. Mogę wpisać osoby z mojej organizacji. Czyli wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś ucznia i chcecie mu wysłać prezentację, żeby on ją dokończył, czy, czy zobaczył. Zacznę wpisywać nazwisko. Zobaczcie, jeżeli to jest uczeń wpisany w system, to system go wyszukuje. I wysyłam konkretnie tej osobie, nauczycielowi, czy komukolwiek innemu. Ale ponieważ wy jesteście poza moim systemem, to ja klikam sobie tutaj opcję kopiuj link. Pojawia mi się okno kopiuj. I teraz wklejam je naszego, na naszego czata. Cyk, robię kopiuj i prosiłbym, żebyście sobie kliknęli. Ctrl V. I żebyście sobie zobaczyli, czy jesteście w stanie zobaczyć moją prezentację. Czy jesteście w stanie zobaczyć? Napiszcie tak, ale czy jesteście też w stanie coś zmienić? Eee, dokładnie, karta opis według w szkole. Tak, ja jestem, znaczy, dla mnie praca w chmurze mocno usprawnia, e, mocno usprawnia w ogóle pracę szkoły. E, dobra, widzicie, super, to teraz uwaga. E, teraz zmieniamy to. Zobaczcie, co zmienimy. Każda osoba dysponująca linkiem, czyli patrzcie, mam to i mam zaznaczony ten haczyk. Czyli robię sobie zastosuj i jeszcze raz kopiuję link. To będzie inny link niż przed chwilą. Robię kopiuj, kopiuj i wklejam go wam. Uwaga, waszym zadaniem teraz będzie sobie dodać jakiś slajd. Co, a czy wam zanim go wkleję, to pokażę wam kreatywnego, co mi jako chemikowi się bardzo podoba. Robię sobie wstaw, nowy slajd, narzędzie główne, nowy slajd, będzie pusty, cyk, dodaj slajd. To, co wam mówiłem, a zapomniałem o tym dokończyć. Patrzcie, obrazy, bank obrazów. I teraz uwaga, wpisuję sobie na przykład chemia. Piękne zdjęcia, które wiecie, no powodują, że aż się chce człowiek uczyć. Wybieram sobie. One są za darmo. Wyobraźcie sobie, tak. One są za darmo pobierane z banków obrazów. I możecie sobie je stosować. I wstawiać sobie do swoich prezentacji dla uczniów. Nie musicie ich nigdzie wyszukiwać na zewnątrz. Mało tego, zobaczcie, nie ma tego już rozciągania, tylko znowu mój projektant mi podpowiada. Aha, no takie dobra, To ja bym chciał taką wersję. Tadam. Wstawiłem zdjęcie. Dobra, to teraz nie wiem, czy wiecie, że mogę na przykład porysować sobie, bo ja jako chemik bardzo często zaznaczam coś, tak? Muszę coś zaznaczyć, narysować. Zdjęcie to jest za mało. Biorę sobie rysowanie. Proszę bardzo, nie chcę na czerwono, to mam czerwony pisaczek, tylko wybiorę sobie na przykład kolor zielony. Mogę sobie wybrać, że to będzie grubszy pisak, i zaczynam rysować myszką. Normalnie rysuję myszką na ekranie. Teraz sobie na czerwono zaznaczę żeby moi uczniowie zwracali na to uwagę. Mogę też zaznaczyć, że bardzo ważne jako podkreślenie jest przecież stosowanie BHP, tak, czyli rysowanie sobie. Teraz myślą, gdyby ktoś z Was miał tablet graficzny, to będzie działało bardzo dużo lepiej. Rysuję sobie po zdjęciu, mam w ten sposób zaznaczone to zdjęcie. Nie? No dobra, mamy to wszystko. teraz uwaga, już wiecie, że jest rysowanie. Za chwilę będziecie to robić, także jeszcze momencik, ale jeszcze coś, co w ogóle nikt nie wie, że w PowerPoincie jest, a ja z tego bardzo często korzystam, jak przygotowuję jakieś karty pracy. Ile razy tworząc kartę pracy przygotowujemy jakieś schematy do wypełnienia na kartkówkę nam brakuje różnych pomysłów. Potem rysujemy ołówkiem. To nie wychodzi na ksero, No kosmos, nie? Kosmos to jest po prostu. Teraz uwaga. Jest takie cudo. Patrzcie, cyk i smart art się nazywa. No po prostu uwielbiam. Klikam sobie to. Nikt z tego mało kto z tego korzysta, może nie nikt, ale mało kto, klikam sobie to. I już od razu odpala nam się różne sposoby na to, co my byśmy chcieli tutaj zrobić. Dobrze wiecie, że na przyrodzie na przykład często są różnego rodzaju. Piramidy, różnego rodzaju procesy, coś plus coś nam zmienia, szablony i tak jakieś strzałka w górę. Jak to działa? Ja Wam pokażę teraz taki nasz ulubiony schemat blokowy. Tutaj niech będzie sobie. Tak, schemat organizacyjny, klikam sobie coś takiego. Skakuje mi taka wersja, i teraz chcę sobie wpisać tutaj na przykład, no nie wiem, e, kwasy. Podział kwasów o. Dobra, zobaczcie. Na bieżąco mi się zmienia. I teraz ja mogę sobie tutaj wpisać tlenowe. Beztlenowy. Beztlenowy. Zobaczcie, na bieżąco zbiera, zmienia mi się ten schemat, nie chcę następnego slajdu, kasuję ten punkcik. Taram. W ten sposób robi mi się piękny schemat. O, przepraszam. A, a propos tego, co przed chwilą zrobiłem. Słuchajcie, przed chwilą tego, co tutaj zrobiłem, to narysowałem, bo dlaczego narysowałem? Bo zapomniałem tu odhaczyć to rysowanie palcem, także muszę to sobie wymazać, wybaczcie. Muszę zawsze tu wrócić na kursor, pamiętajcie, bo to jest też często o tym zapominam. Dobra, teraz tak, wracam sobie tutaj, powiększam. OK, zobaczcie, to się wszystko zmienia. Yy, I mogę sobie te schematy zmienić jak chcę. Mało tego. Jeżeli robię kartkówkę, to robię sobie tak. To kasuję, To kasuję. Robię sobie ten smart art tutaj, proszę bardzo, zaznaczam. I zmień kolory. Robię czarno-białe. Idealne na kserówkę. Ma uzupełnić schemat. Więc yy, możemy sobie to. W Stawić, wkleić, wyciąć, zapisać jako JPG, cokolwiek będzie, będziecie chcieli, prościej niż Kanwie. O, tak, prościej niż Kanwie. Tak, dokładnie. Ja też jest kanwie trochę tutaj przeczytał na PowerPoint, bo naprawdę my jesteśmy wszyscy w głowie w PowerPointie 2007. Tak, to było dawno temu. Teraz jesteśmy w innym miejscu. No i dobra, to teraz robimy tą magię. Uwaga, udostępniam, udostępniam wam link, który możecie edytować. Robię kopiuj. Kopiuję i wkleję wam na czatach. Chciałbym, żebyście sobie weszli, dodali prezentację, wstawili zdjęcie z banku, zdjęcie, porysowali, cokolwiek. Ja wam pokażę teraz magię, magię pracy w chmurze. To jest to, za co kocham pracę w chmurze. To sobie odpalam projekt ekologiczny. Wysłałem wam tylko link. Nigdzie nie musicie być zalogowani, bo tak sobie to wszystko ustawiłem. Jesteście moimi uczniami, partnerami, robimy coś fajnego, ustalamy pewne rzeczy. Tworzymy plik. To może być Word, to może być PowerPoint, różne inne rzeczy. Jeżeli klikniecie w ten link, który wam specjalnie udostępniłem, no to zobaczcie, co się teraz będzie działo. Jeżeli w niego klikniecie, sobie coś przedstawicie. To jak mi się wszystko odświeży, to wszystko będzie działało. To jeszcze chwilka potrwa. Ja nic nie klikam o. Jezus, to jest masakra. 91 osób doszło, 91 osób, wszyscy pracujemy teraz nad jednym projektem. To co widzicie teraz na moim ekranie, to jest właśnie wspólna praca w chmurze. Tak ona wygląda. Taraun. I to jest coś, co mało kto z nas w ogóle rozumie. A właśnie teraz na ekranie widzicie, że teraz wiem, gości, ile zobaczcie, to są goście, którzy pracują na tym Okej, przeszkadzacie sobie, no zgadza się, bo was jest 90 razy dziewięć osób. Tylko, że bajer polega na tym, że jak ja sobie to uszykuję w klasie i rozdzielam na porcje, i mówię, jakie są slajdy, i są te reguły opisane w instrukcji, to uczniowie wiedzą, że ich jest trzeci, czwarty, następna grupa ma piąty szósty. A wy teraz możecie sobie to wszystko teraz jednocześnie pracować. Mało tego, wy możecie sobie zmieniać slajdy, a jeżeli ich nie chcecie zmieniać, to możecie dodawać komentarze na tych slajdach. Komentarze że dostaje, dodaje się w ten sposób, bo klikacie sobie prawem, na przykład i robicie nowy komentarz i na przykład mówicie, nie no, panie Dawidzie słabe to jest, ja to wiedziałem już trzy lata temu, co mi pan tutaj opowiada Pff, chmura, proszę pana, proszę pana Coś, niech pan mnie czymś zaskoczy, a nie jakieś tutaj powerpointy pokazuje eee, więc e, więc ok eee, trochę to śmieszne, żeby uczyć korzystania z powerpointa i udostępniania materiałów no dobrze, nie wiem, czy to był komentarz pozytywny czy negatywny. Ja patrzę na to z perspektywy takiej, że wielu naszych nauczycieli nie ma pojęcia, co to znaczy praca w chmurze i cały czas jesteśmy w, tym, w tej filozofii tego, że nie wiemy, jak to działa. A ja wam teraz chcę pokazać, że to jest, że, to jest, że tak wygląda praca w chmurze, że to nie jest, że jest pendrive, nagrywanie, wgrywanie, kserowanie, tylko, że ja mogę robić coś równolegle z innymi użytkownikami. Oczywiście nie stoma stuma naraz, tak, czy tam stoma, ale no, jakaś ograniczenie to na no, osób. To teraz nie będziecie taki chaos robił jak to, co teraz. Dobra. Yy, dokładnie. Dobra, to teraz ja dodam, że większość nie wie, co robić. Dobra, okej. Okay. Ile kosztuje? Jest bez, bez, bezpłatna. W sensie Office 365 dla szkół jest za darmo. Zakładacie sobie konto yy, i tyle. Dobrze, yy, okej. Okay. Pięknie Wam poszło. Ja pozwolę sobie zamknąć, bo jesteście artystami tutaj, widzę, i zrobicie cudowne rzeczy. Zobaczcie, ile slajdów stworzyliście. Możemy sobie to wszystko przeglądać yy, i, yy, i widzę, że Wam to świetnie idzie. Modyfikujecie te różne rzeczy. No, pewnie, że jest chaos. No. no Będzie chaos, ale wyobraźcie sobie na przykład przygotowanie jakiejś karty wycieczki czegokolwiek innego z koleżanką przy winie. W sensie jedna pije wino sobie w. W miejscowości A, druga w miejscowości B. I sobie przygotowujecie karty wycieczki, a już nie trzeba się spotykać na wino na przykład w sali. Znaczy, w sensie wiecie o co chodzi, nie? Znaczy, warto się spotykać na wino zawsze, tylko że może czasami nie ma na to czasu. To tak tylko chciałem Wam pokazać, że praca może to jest to. Ja nie wiem do końca, do kiedy mam do końca, jak długo mam czasu, nie? Ale jeżeli Was ten, to w ogóle zainteresowało, to tu będę lokował produkt. Produkt delikatny jest taka strona: nauczyciel w Nowa strona, założyliśmy ją razem z nauczoną.pl, tak, taką blogerką. Co my tutaj mamy? Mamy dwie rzeczy. Bardzo fajne. Katalog nauczycieli w sieci, czyli jeżeli Szukacie blogerów, blogerów, którzy robią fajne rzeczy do, do, do zrobienia, to przygotowaliśmy dla Was taki specjalny katalog, który możecie sobie pobrać, i na bieżąco będziecie wiedzieli, jacy są nauczyciele, którzy działają w sieci. I dzielą się materiałami, robią fajne webinary, itd, tak To wystarczy tutaj wypełnić. I zupełna nowość, jakbyście chcieli, by chcieli, chciałybyście trochę podrążyć tematy, to przygotowaliśmy dla Was kursy, autentyczne, zarąbiste kursy, Google G Suite i Microsoft Office. I w, jeżeli ktoś pracuje albo chce pracować na czy 365, to tutaj zobaczcie, co się dzieje. To jest wszystko opisane, na czym można robić. Także dzisiaj nie zdążymy w pół godziny tego wszystkiego powiedzieć, ale jest PowerPoint, są Teams, jak robić spotkania, no te zajęć, które wam za chwilę jeszcze będę pokazywał, Formsy, w których można robić ankiety i tak dalej, i tak dalej. Też jest G Suite, też tak samo podzielony. Więc polecam wam, nauczyciel w sieci.pl i kursy. Do dzisiaj jeszcze, do, do dzisiaj do końca dnia trwa jeszcze promocja startowa, bo ten kurs Office wystartował w poniedziałek. Dobra, wracając, żeby nie było za dużo lokowania produktu, wiem, że to może wam się przydać, dlatego wam o tym mówię, bo ja osobiście wierzę, że szkoła powinna mieć platformę Powinna mieć wybraną konkretną platformę albo taką, o taką. I wtedy to ma dopiero ręce i nogi. Przede wszystkim, kiedy chcemy się przygotować na sytuację, kiedy taka sytuacja, co nas teraz zostało, może się powtórzyć. To po co mamy znowu błądzić i kombinować na milion rzeczy? Niech nasi nauczyciele i uczniowie wiedzą, że jest jedno miejsce, w którym się pracuje i koniec. A jakie to będzie miejsce, to już nieważne. Oczywiście, też pamiętajcie zawsze, że jest też teraz na czas pandemii, są otwarte materiały na platformie dzwonek.pl, więc też tam znajdziecie bardzo dużo różnych. Materiałów, które musicie sobie przejrzeć, jest gotowa lista materiałów, które są udostępnione. Zobaczcie, lista materiałów i ta lista materiałów, zobaczcie, jest podzielona bardzo sprytnie na przedszkola, klasy, klasy 4, 8 i tak dalej. Można sobie zobaczyć, co Wam jest potrzebne do tego, żeby prowadzić lekcje. A najlepiej połączyć te dwie rzeczy razem, czyli na przykład dzwonka, te materiały, które są w dzwonku z Office 365. I wtedy macie całą platformę, która faktycznie też będzie świetnie działała. Dobra, już mówię, jak z łąkami prostymi. Dobra, to jest dobre pytanie, już Wam pokazuję. Słuchajcie, ja Wam tylko. Bo ja właśnie nie wiem do kiedy mam czas. Proszę, poproszę o informację, do kiedy ja mam czas, gdzieś na czacie albo coś. Eee, słuchajcie. Eee, wiem, że. Aha, pytacie o, o kursy, to już wkleiam wam stronę. Eee, do 16. Dwie minuty mi zostały jeszcze tylko. Naprawdę tak szybko ten czas poleciał, że tylko dwie minuty zostały. No to już nie wiem, tak? jeżeli tylko dwie minuty, to ja już nie zdążę wam nic więcej poza PowerPointem, poza udostępnieniem pokazać. To jest masakra. Um, dobra, to tak poza, bo naprawdę tam jest kurcze. Tylko wam opowiem, tylko wam opowiem, krótko. O office. Ie. Dlaczego warto się nim zainteresować? OneDrive to wiecie, to jest nasz dysk w chmurze. Wszystkie pliki są zapisywane i tak dalej. PowerPointa i tak dalej Wam nie pokażę, bo to jest jakby nie ma sensu. Teamsy to są moje wirtualne klasy. Ja tutaj robię klasy, tutaj robię spotkania na żywo, tu robię notesy zajęć, projekty, zadania, które same się sprawdzają w ogóle, to jest niesamowite, że same dzieciaki wiedzą, że mają trzy dni na zrobienie pewnego projektu, a ja tylko sobie... A jeżeli to jest test zamknięty, to w ogóle sam się sprawdza, dostaje wynik w punktach, tylko wpisuje do dziennika elektronicznego. A jeżeli to jest test, jakieś zadanie otwarte, jak na przykład ostatnio była mapa myśli, to ja sobie przeglądałem każdą mapę myśli, nadawałem punkty, stawiałem komentarz i tak dalej, i tak dalej. Coś, co dla mnie bardzo jest potężnym narzędziem, ja tak pracuję na co dzień, to jest OneNote, czyli ten notes zajęć. W Teamsach każda nasza wirtualna klasa, możemy dla niej stworzyć notes zajęć. I dla mnie to jest najbardziej potężne narzędzie. Pokażę wam, jak, jak u mnie to wygląda. Zobaczcie, no zajęć. Przygotowuję sobie lekcję. Tu widzicie normalnie jako zakładki. Segregator. Wyobraźcie sobie segregator. Ten segregator nazywa się chemia. Tu są takie te zakładki, że tematy lekcji. W tematach lekcji są strony w folikach. Tak to wygląda. Zobaczcie, temat pierwszy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na lekcjach chemii. I czego się dowiesz, cele lekcji, mogę wkleić sobie do notesu zająć taką animację, żeby było zawsze zabawniej. Zbieram wszystkie informacje na poszczególnych stronach, przygotowuję taką całą lekcję. Tak, o niebezpieczeństwie, do czego to prowadzi, dlaczego warto przestrzegać BHP, tak, co może, co może się wydarzyć, kiedy przestajemy z tego, z tego korzystać, jakie jest regulamin pracowni chemicznej, jak powinniśmy być ubrani. To wszystko sobie przygotowuję na notesie. Przygotowuję sobie taki notes, tak, super, on trochę jak w Wordzie, w Wordzie działa, mogę sobie nagrywać w ogóle moje nagrania, to jest niesamowite, mogę sobie tutaj stwierdzić, dobra, wkleję trochę tekstu, nagram im dźwięk, taki dyktafon jest, tak, i mogę normalnie nagrać im jakąś opowieść do tego. Mogę rysować po tym slajdzie, czyli mogę wszystko sobie pozaznaczać tutaj też, nie? I to wszystko zapisuje się już normalnie w cyfrowym zeszycie. I teraz, jak mam przygotowane, pokażę Wam też, o, tu jest cały temat dotyczący butowy atomu, nie? Narysowałem, zobaczcie, wszystko pozaznaczane, jest, Narrator, nagrałem w ogóle im filmik do tego, nie jak to działa. Wszystko, zobaczcie. Cyk, cyk, cyk. To pozbierane, zrobione. Wszystko jest, to wszystko jest zrobione w OneNote. Tak? I izotopy. Tak? Mamy izotopy. Ja zawsze izotopy do babeczek porównuję z różnym nadzieniem. I teraz zobaczcie. Mogę w OneNote wstawiać interaktywne rzeczy. Znacie taką stronę, która nazywa się. Hmm, phcolorado.edu, taką phetcolorado.edu, -ed wklejam na, na czata. Tyk, tyk, tyk. W tej, na tej stronie mamy symulacje. No, do pracy zdalnej się świetnie przygada, przydają. Biologia, chemia i inne rzeczy, matematyka, fizyka też jest, tego co wiem. Eee, klikam sobie chemię i teraz zobaczcie, tu mam różne symulacje. Tak, mogę sobie wybrać jakąś symulację. Ja sobie wybrałem, ponieważ mówiliśmy o izotopach, to wybrałem sobie budowę atomu tutaj, nie? I teraz zobaczcie, ja sobie to wybrałem i zamiast uczniom przesyłać ten link, to ja sobie ten link wziąłem, wkleiłem do mojego notesu zajęć tutaj. I on link zamienił od razu na tą aplikację, czyli dzieciak nie wychodzi na żadną stronę X, tylko on sobie może wewnątrz mojego notesu odpalić, zobaczcie, aplikację, która pozwala sprawdzać, czym są izotopy. Mało tego, ona jest interaktywna. Tak? Mogę sobie sprawdzać w ogóle, nie? co nam wychodzą, tak? Możemy sobie sprawdzać, jakie są te różne izotopy, możemy zmieniać różne ich udziały. tak, Neutrony, zobaczcie, czy jest stabilny, czy jest niestabilny. Mój uczeń jest cały czas w notesie zajęć. Czyli on cały czas ma, przegląda sobie lekcję, którą przygotował mu nauczyciel. więc to jest najpiękniejsze w tym tak, to, to są moje klasy, to, co tu widzicie z boku. To są klasy w Teamsach i każda klasa ma swój notet zajęć. I na przykład pokażę wam świetne zadanie, które przygotowałem dla moich uczniów a propos projektów. Skończyliśmy dział żywienie yy, i po żywności mówię, dobra, normalnie jest klasycznie sprawdzian, to wiecie, co wymyśliłem, jestem z tego mega dumny, żeby przygotować, żeby poobserwowali swoją, e, swoją dietę. Tu widzicie, jak to wygląda. Są tematy lekcji, są nazwiska i teraz zobaczcie. Każdy ma swoją zakładkę, to jest indywidualizacja pracy. Mogę dodawać im konkretne materiały, testy im zadawać i tutaj wklejałam mi zadanie domowe. I moi uczniowie mieli przygotować, słuchajcie, cały spis jedni przez cztery dni. I sobie spisywali. Tak podałem mi aplikację, pokazałem, jak korzystać z aplikacji. Jedni robili to w wersji frowej, zaraz zobaczymy, może gdzieś będziemy widzieli wersję cyfrową. Czekajcie, gdzieś muszę tutaj znaleźć, może Agata zrobiła to porządnie. Agata, taka porządna. O, a nie, to jest inne zadanie. Projekt ścięte. O, proszę bardzo. Agata. Przygotowała pięknie, z rozpiską na kalorie i podsumowanie. Takie było ich zadanie. Obserwują to, co jem i w jakich ilościach śmiało mogę stwierdzić, że to, co jem, zależy od mojego humoru. Takie mi zadanie. W sensie ich zadanie domowe było takie. Patrzcie. W notesie zadań, w żywności. W podsumowaniu. Nagrałem im o aplikację i zobaczcie. Dałem im przykład. Zadbaj o swoje nawyki żywieniowe. Nagrałem im instrukcję. nadzieję, że będzie słychać. Panie Belsze, Dobra, to... kończymy. Dobra, wiem. No i tylko chcę Wam pokazać, jak to wygląda praca zdalna. Pokazałem przykład tabeli, co mają zrobić, dokończyć, jak mają spisać aplikację, i że mają zaznaczyć obserwacje i wnioski po obserwowaniu własnego, własnego, własnej, tej, własnej diety czterodniowej. Pięknie wyszło, jestem tak dumny z tego. Oni też w ogóle zauważyli te swoje różne nawyki żywieniowe przy tym wszystkim. No dobra, czyli e, zastanówcie się, e, czy Office 365, czy jak, jakakolwiek inna platforma, nigdy nie jest za późno, żeby w nią wejść. Można pracować zdalnie, czyli wspólnie ze wszystkimi innymi. Strona phet.colorado.pl, strona dzwonek.pl z odblokowanymi materiałami. I jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak pracować zdalnie, to strona sieci.pl Kursy G Suite i e, Microsoft Office. E, zakończ współdzielenie ekranu.